Czemu nawcie się przyjebało tweetie po moim? No nie wiem, kurwa, coś się odkleiło chyba. Coś się kurwa w tej małej kurwa w mojej główce się popierdoli. Ja wam przeczytam, o co chodzi, bo tu. Bo coś takiego, ona wrzuciła chyba TikToka, bo to chyba TikTok jest. Wrzuciła Eliza POV, kiedy tak dobrze się zaprezentowałeś, że nawcia nie weźmie z tą walki. I nawcia napisała i kto kogo tu ciągle zaczepia? Na wszystko przyjdzie czas, kłamczuszko. Ja odpisałem, wszystko spoko, ale nie bierz. Wiecie, że do walki nie brała, nie? I ona napisała tak, z całym szacunkiem, ale chyba nie masz co się wypowiadać. I ja odpisałem, nie rozumiem płaczu, ja cię lubię i mówię, że nie jest to dobry pomysł. Teraz możesz to zaakceptować albo dalej cwaniakować. Więc no, jakby, ja nie wiem, kurwa, co tam się w główce popierdoliło. Tak szczerze po prostu, nie rozumiem tego. Ja o niej ani źle nie mówię, ani wiesz, kurwa. Więc tyle, po prostu zasugerowałem jej, że to nie jest dobry pomysł bić się z Lizą i tyle, no. Też jakby taka dowolna interpretacja, z całym szacunkiem, ale chyba nie masz co się wypowiadać. Więc albo tak, że albo nie mam value w jej życiu, wiesz, że kim ty jesteś, żeby mi mówić, co mam robić, no to jest internet, więc mogę pisać, co chcę, teoretycznie. Albo, o, ty przegrałeś walkę, więc nie możesz mówić, kto ma z kim walczyć. A to właśnie uważam, że z racji mojego doświadczenia jestem też w stanie trzeźwo powiedzieć parę rzeczy, no. Więc no, ja nie wiem, co się kurwa z nawcią stało, ale ona jakaś taka pofrustrowana chodzi w ostatnim czasie. Nie wiem, nie rozumiem tego. Jakby wiesz, kurwa, taki ratlerek, który zaczyna skakać. Tylko pamiętaj, nawcia, wyżej chuja nie podskoczysz. A ja wam mogę bardzo, wiesz, bo to ja nie pisałem jej tego tak, kurwa, wiesz, źle. Nawet bym powiedział, że tak ją traktowałem, wiesz, na takiej stopie koleżeńskiej. Może nie jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale wiesz, czy tam czasami coś się popisało, czy ja, nie wiem, jak jeszcze kręciłem odcinki tam, nie wiem, z donatowania, czy coś, to wiesz, zawsze było w porządku. Na wszystkie chyba moje filmy oglądała na live'ie. Jak byliśmy w Barcelonie, to też się z nią spotkaliśmy, z jej narzeczonym. Więc to nawet nie tak dawno ja jej sugerowałem parę rzeczy w pewnej kwestii. Więc no, ja mogę bardzo łatwo jakby wytłumaczyć, dlaczego myślę, że nie jest to dobry pomysł, żeby nawcia w dniu dzisiejszym wzięła walkę, na przykład za pół roku, z Lizą. Więc tak, przede wszystkim Liza już coś trenuje, więc ma staż dłuższy. Po drugie, ja tak się też na to zapatruję, że Hiszpania nie słynie z gymów fajtowych. Powiem szczerze, u mnie w szkole dosłownie kurwa na wszystko ludzie byli zapisane. Od szachy po piłkę nożną. Nie znam nikogo, kto na sporty walki chodził. Nie wiem, czy po prostu jest mniejsza kultura bicia się, ale ja myślę, że ogólnie, że jakby kolebka gymów fighterskich w Polsce wzięła się z tego, że ludzie kurwa tam chodzili, bo żeby się a napierdalać na bramkach w klubie, dwa napierdalać się między sobą, jakby kibice, nie? Że bardziej ma takie korzenie kryminogenne. Ja też na to tak patrzę, nie? Jakby parę rzeczy widziałem w życiu. W Hiszpanii się kurwa nikt na bramkach nie bije, bo przyjeżdża policja, kurwa, i idziesz do więzienia. Kibice się między sobą też nie biją. Więc na pewno są jakieś kluby, na pewno Hiszpania ma jakichś fighterów. Może się o nich jakoś kurwa dużo nie słyszy, ale na pewno jakiś ma. Jak już to bardziej bym pokojarzył ze 3-4 nazwiska z boksu, nie tyle z MMA. Kolejną sprawą jest to, że Nastia nie umie mówić po hiszpańsku. Jakby ona może mówić co chce, ale kurwa piąte przez dziesiąte duka, bo ja słyszałem kilkukrotnie, jak ona próbuje coś sklekotać. Więc czy jak ja bym pojechał kurwa do Irlandii, ktoś by mi mówił chop, 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 uppercut, to czy bym to zrozumiał, ale jakby tak na takich kurwa glinianych fundamentach kurwa nie zżyjesz się z osobą. Może też przyjechać do Polski, nawet wtedy jest rozłąka z rodziną, jakby jeśli życie jest w Barcelonie, a przyjechać do Polski na parę miesięcy, to na pewno odczuwasz to psychicznie i myślę, że ma to duży wpływ i myślę, że kobiety są bardziej takie, że może to rozchwiać niż mężczyźni, po prostu z natury. Nie mówię, że taki musi być ten. Jakby dużo rzeczy się składa na to, że ona moim zdaniem by tego nie powinna teraz tego robić. Wiesz, jeśli mają bić za rok i będzie zapierdać przez rok. Ponadto, jeszcze co by nie mówić, to ta Liza się coś rusza. Więc myślę, że nie było takiego trudu, jak ona poszła na pierwszy trening. Bo ona czy jest rozciągnięta, czy pewnie jakieś cardio tymi tańcami ma. Też jakby się jeden do jeden nie przekłada, ale coś tam jest.
No kurwa, Nawcia gra na komputerze, no. Jakby to jest... Mogę nawet po sobie stwierdzić, że jakby to nie jest dobry starter do podejmowania jakichś walk w oktagonie. A ponadto... Ponadto tak, no, Liza ma koordynację ruchomą. Ja nie wiem, bo może Nawcia też coś ćwiczyła, ale... Ja też, kurwa, grałem super w piłkę. Jakby ja nie miałem... Ja nie byłem nigdy silny, bo nigdy nie byłem silny, ale byłem taki, kurwa, nie do zajechania na dłuższe dystanse, nie? Czy ja nawet... Jakichś super najlepszych sprintów na świecie nie miałem na tle drużyny, ale jak dostaliśmy kurwa karę, żeby biegać 1,5 godziny dookoła boiska, to mało osób nie zrezygnowało. Poza tym Liza kurwa się fajnie pokazała, no. Więc powiem tak, więc jeśli Nawcia jest obrażona, że uważam, że nie jest dobrym pomysłem, żeby wzięła walkę z Lizą i ma tam jakieś swoje kurwa niezrozumiałe dla mnie skrzyżowania psychiczne, które prowadzą ją do myślenia takiego: o, wszyscy przeciwko mnie, o, ale wam pokażę. Zamiast, kurwa, osoba, która zawsze mówi to, co myśli, sugeruje mi, że to nie jest dobry pomysł, to spoko, niech kurwa idzie i niech ją rozniesie ta Liza w tej klatce i tyle. No, ale, jak się, ale to już takie zauważalne jest, że się kurwa w główce popierdoliło jakiś czas temu. Ale spoko, zrozumiałe, zrozumiałe. Jego wyjebał po tym, jak na przedłużanym zarobiła trochę zielonych, myślę, że jest chuj wieki, a jest chuj wieki. Da, no... No, ja bym jak tak mocno się nie ten, ja nie uważam, że jest chuj wie kim czy coś, ale jakby ja tego po prostu nie rozumiem, o, ja tego po prostu nie rozumiem. Jak ja komuś źle życzę, to mu mówię, że chuj mu do dupy kurwa i że mu źle życzę, więc no, ja nie soft intuję nikogo na, w internecie, więc no. Ciekawe co Kasik na to? Nie wiem, ciekawe, ciekawe co Kasia na to, w końcu tutaj właścicielka, no. A z racji tego, że ja jestem właścicielem Kasix, to można powiedzieć, że to jest moje dziecko z drugiej linii. No.